W lidze Redbox mieliśmy całe zespoły złożone z zawodników zagranicznych, chociażby norweska Trauma, czy też reprezentantów różnych nacji, którzy wspomagali inne zespoły. Ale Brazylijczyk? Tego jeszcze nie było. Jest studentem roku zerowego, to znaczy dopiero przygotowuje się do studiów, m.in. ucząc się języka polskiego. Jak się okazuje, pochodzi z Rio de Janeiro i chyba nawet pobierał trochę nauk w słynnym Flamengo. Przyjechałem, żeby studiować tu, nie? Uczę się teraz języka polskiego. Zawsze szukałem, nie? Jak się boisko, żeby grał, nie? Tu... Jest okazja. Tak, jest okazja teraz, żeby pokazać, co ja mam. Co potrafisz? A w Poznaniu co studiujesz? Jaki jest twój kierunek studiów? No teraz ja uczę się języka polskiego i będę studiować. Aha, pierwszy rok. Jaki kierunek? Wybrałeś już? No, jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie psychologia. Psychologia. Aha. Okej, psychologia za rok, na razie piłka nożna. Podobno każdy Brazylijczyk potrafi grać w piłkę, ty także. Gdzieś jakiś trening piłkarski był, czy po prostu lubisz? Od małego ja trenowałem. Tak, jest bardzo popularnie tak kluby w Rio, się nazywa Flamengo. I tam grałem kiedyś, nie? I przyjechałem tu i niestety szukam, nie? Czyli z piłką generalnie, tą zawodową już bardziej się wiąże z psychologią niż z piłką, tak? Tak. Ale we krwi coś jest, tak, do gry i grałeś w tych młodzieżowych, takich juniorskich drużynach Flamengo? Aha, juniorsko i okazało się, że miałem przyjechać tu, jeśli nie przyjechałem, ja musiałem grać jak profesjonalnie, ale niestety nie dostałem tego. Czy nie dostałeś kontraktu zawodowego po prostu? Czy w Brazylii też jest futbol amatorski, takie ligi amatorskie? Bo zawodowe wiadomo, wszyscy gdzieś tam grają, trenują, natomiast czy także poza klubami zawodowymi są takie ligi, czy turnieje, czy drużyny amatorskie? No tak samo tu, jak i organizują tu, że my możemy zobaczyć jak tu, tak samo. I my właśnie gramy zawsze. Zawsze. Rzeczywiście na plażach też gracie, gdzie się tylko da. Na plażę trenowałem, tak też trenowałem i gramy. To trudno niż tego. Aha, trudno, bo... Pogoda zimno, ale to przeszkadza czy nie? No, trzeba mieć nadzieję, że następny dzień będzie lepszy, ale debiutujesz dosyć w chłodnym klimacie. Nie, to nic dla mnie, to w porządku. Ale trochę bardzo zimno i będzie, nie wiem, czy będzie. Szybko biegać. Na jakiej pozycji grasz na boisku? A tak. Czyli Brazylijczyk, strzelanie bramek. No, strzelamy. Na razie zadebiutował w było nie było ekipie Tropicana Horeca. W debiucie na remis z Polaną. Co dalej? Zobaczymy. A tymczasem w arcyciekawej pierwszej lidze zespół G4S, będący prawie u samego szczytu, grał z drużyną Szpiku. Zawsze solidnie, zawsze równo, tak? Zawsze w tym samym składzie, zawsze prezentujecie futbol, który no nie pierwszy sezon już, że tak powiem, pokazujecie. To jest drużyna, która się nie zmienia od wielu sezonów? No, można tak powiedzieć. Człon się praktycznie nie zmienia. Ten sezon, ilu nowe twarze ci pojawiły się? Tak, dwóch kolegów się pojawiło, także trochę świeżości wnieśli w drużynę. I szukacie spośród, bo jesteście drużyną, firmą ochroniarską, tak? Tak można was określić w ten sposób. Tak, firmą ochroniarską. I z tego środowiska szukacie? Tak, z tego środowiska szukamy, zwłaszcza, są jeszcze inni koledzy, którzy po prostu wyrażają swoją chęć gry. I teraz co, wzmocniliście jaką formację, jak przyszły dwie nowe twarze? Przede wszystkim pomoc. Dwóch przyszło, można powiedzieć, solidnych pomocników, dużo wnieśli dla drużyny i efekty widać. No właśnie, jakie efekty? Jak ta liga wam się dzieje? Co się wydarzyło w tym sezonie już dla was dobrego? No dobrego, no kurczę. Bo to jest, ja zawsze podkreślam, równo grająca i czołowa drużyna. Może nie mistrzem Ekstraligi jeszcze nie jesteście, ale zawsze jesteście pierwsze chyba trójce nawet. Tak, tak. No dwa ostatnie sezony bardzo, bardzo dobre. Co roku, można powiedzieć, co sezon awansowaliśmy. Teraz gracie w lidze? Pierwszej. Także no bardzo dobrze. Mamy drugie miejsce.
ta liga jest, ta pierwsza liga jest taka, bo tak się o niej mówi, że jedno zwycięstwo winduje was właśnie w okolicach pierwszego, drugiego miejsca, a porażka nawet w dzisiejszym meczu może gdzieś tam was obrócić na miejsce, nie wiem, piąte, szóste nawet, jakoś tak, tak? To taka wyrównana jest ta liga w tym roku? Tak, tak, bardzo. No, można powiedzieć, że no, duży poziom jest z pierwszej ligi, jest zresztą widać. Jak zaczęliście? Jakby zaczęliście dobrze? Nie przytrafiła wam się porażka? Czy były jakieś kłopoty już w tej chwili? No były kłopoty. Jedna porażka, jeden remis z PBG. Porażka z Centrum. No można powiedzieć... O kurczę. No dobrze. Wyciągnęliśmy z tej porażki wnioski ostatnio czy wygrane, także... Aha, trzy rzędu. Trzy rzędu, także... Ktoś się wyróżnia? Macie jakichś liderów? Ktoś, kto się tutaj rozstrzelał bardzo mocno? No bardzo mocno się, jak co sezon, dużo bramek strzela Marcin Kratkiewicz, także... W tym sezonie też jest takim liderem, na niego można grać? Jest nasz, no, można powiedzieć... Mocną stroną. Mocną stroną. No w tym sezonie trochę no, obrona szwankuje, ale no jak to widać... Atak nadrabia, tak? No można powiedzieć, no mamy dużo sytuacji. Teraz też. No jest dużo sytuacji, no stwarzamy się przede wszystkim dużo sytuacji. Trzeba je wykorzystać. I trzeba je po prostu wykorzystać. No tak, skoro co roku był awans, ta pierwsza liga, też myślicie być w pierwszej dwójce, trójce, jest taka szansa, żeby G4S było w końcu gdzieś tam, w Ekstralidze nawet gdzieś tam zapukało? No jest taka, powiem, szansa. Pomysł, tak? Pomysł jest, po prostu... Przecież jako Ekstralidze. No, po prostu gramy swoja. Drużyna Szpiku skoncentrowana i nastawiona bojowo też by chciała do elity pierwszej ligi. Jak to zrobić? Oczywiście wygrywając kolejne mecze. I tak się właśnie stało. Dwie bramki Krzysztofa Poprawy i gol Roberta Rozwadowskiego dały zwycięstwo, bo G4S odpowiedział tylko dwoma bramkami Mariusza Tyszkiewicza i Norberta Kowalskiego. Dzisiaj żeśmy się nastawili, tak, przeciwna drużyna, bo w końcu i to tak, oni, tak, i my wychodzili z pierwszego miejsca jako Beniaminek. I po prostu no, wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz i po prostu też żeśmy grali bez trzech podstawowych zawodników i po prostu no, jestem pełen podziwu dla moich zawodników, bo normalnie taka wola walki, że gryzi, mówiąc to pięknie, murawę gryzi, nie? Że rewelacja. Bo wy jesteście debiutantami w lidze, tak? Czy awansowaliście? To znaczy awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszego miejsca, tak jak G4S, tak jest. No jak to wam się wiedzie w tej lidze? Dobrze, to jest bardzo wyrównana liga podobnież. Tutaj wszystko, każde zwycięstwo winduje was na prawie fotel lidera, czy tam pierwsza trójka. To znaczy widzę właśnie, że nie ma drużyny, która by nie zremisowała, czy nie przegrała meczu, że po prostu no wszystko jest to otwarte, że to na przykład, że my straciliśmy dwa mecze, żeśmy przegrali, nie przekreśla szansy, bo teraz na przykład G4S też przegrało już dwa mecze, ma jeden remis i na przykład jest za nami, nie? I czy tam nie wiem, jak oni stoją w punktach, nie? Że po prostu no tu jest wynik otwarty, bo jeszcze z tymi też, z Andersją, czy tam z innymi tymi drużynami, co są w czołówce, jeszcze żeśmy nie grali oprócz Tensji, nie? Nie ma trzech podstawowych, czy takich ważnych zawodników, ale grupa jest jednak spora, szeroka kadra. To znaczy, no mamy stałą kadrę, z którą żeśmy grali całą drugą ligę i awansowaliśmy do pierwszej. Nie robiliśmy żadnych więcej wzmocnień, po prostu uważam, no zobaczymy, jak nam pójdzie w tej pierwszej lidze, a najwyżej pomyślimy na jesień o jakichś, może tam jakichś zmianach kadrowych, może tam kogoś dołączymy. Na razie nam to wystarczy, no chcemy się pobawić, nie? Bo w końcu, no... O to też chodzi, nie? Żeby promować to dawstwo Szpiku i po prostu przy tym też się dobrze bawić.